Kochasz tego swojego pieska, co? Mhm. A opiekujesz się nim? Dajesz mu jeść, dajesz mu wodę? Nie. Nie opiekujesz się Leonem? Nie. Słuchaj, a ja myślę, że byłoby warto, bo to jest twój pies. A Leoś umie jakieś sztuczki? Nie. Trochę umie siad, tylko zawsze słucha mamy. A ciebie? Nie, nie. To chodźcie, pójdziemy na wspólny spacer i spróbujemy, żebyś ty nauczyła Leosia jakieś sztuczki. Teraz? Teraz. Dobra. Okej. Dziecko, które opiekuje się psem, uczy się odpowiedzialności. Wie, że zwierzę jest od niego zależne. Dzięki temu dziecko czuje się ważne i potrzebne. Siad! O, brawo! Brawo! Super! Udało ci się, zobacz. Aha. Amelka, słuchaj, przed tobą takie zadanie. Codziennie sprawdzasz, czy Leoś ma wodę i czy ma pokarm w misce. Okej? To będzie twój obowiązek i twój udział w opiece nad waszym psem. Spoko, a z umowa stoi? No to chodź, idziemy ją podpisać do domu. Dobra. Dobra? Mam nadzieję, że Amelka się wywiąże z tego i że będzie mu dawać to jedzenie, choć wątpię w to, ale jak przygodą, to może to.